Jeden z Pento. Pan Jacek Furga, reprezentujący Centrum Prawa Bankowego, ale przede wszystkim osoba odpowiedzialna za raport na Sarni i panowie prezesi Krzysztof Pietraszkiewicz, pan prezes Jerzy Bańka i pan prezes Mieczysław Groszek. Panie prezesie, oddaję pan głos. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, nasze dzisiejsze spotkanie, myślę, że pod wieloma względami jest spotkaniem ciekawym, ponieważ kiedy rozstawaliśmy się w systemie, zastanawialiśmy się wspólnie, czy pewne obserwacje, które były naszym udziałem, zmiany trendu, jeśli chodzi o koniunkturę, zostaną potwierdzone w kolejnym pomiarze, czy też nie zostaną potwierdzone. I z tego punktu widzenia myślę, że te dzisiejsze informacje zaprezentowane zarówno przez realizatorów raportu Pęgabowskiego, jak i Amron Sarwin będą bardzo ciekawe. Dlatego też proponuję przyjąć taką formułę, że rozpoczniemy od wyników raportu Pęgabowskiego i poproszę pana doktora, bo szczerze powiedziawszy dał się namówić, żeby po prostu wyniki były takie, jakie zostaną zaprezentowane. Ale to żart oczywiście. Proszę bardzo. Dzień dobry państwu. Proszę państwa, poprawa koniunktury, faktycznie poprawa koniunktury zgodna z oczekiwaniami, oczekiwaniami formułowanymi jako względy przed miesiącem, przed dwoma miesiącami, wówczas te wyniki nas nieco niepokoiły. Aczkolwiek widzimy, że ten rynek konstytuuje się zarówno w obszarze kredytowym, jak i depozytowym. Po tej zmianie, którą obserwowaliśmy właśnie w czerwcu, lipcu, obecnie wskaźnik węgla wynosi 17,7, jest wyższy, znacznie wyższy, bo 6,4 punkta w stosunku do miesiąca poprzedniego, z czym tą zmianę zawdzięczamy w głównym stopniu silnemu wzrostowi, silnej poprawie wskaźnika prognoz, który wzrósł o 12,7 punkta. To jest znaczący wzrost. Jeśli zwrócimy uwagę natomiast na zmiany w stosunku do miesiąca poprzedniego, to z nielicznymi wyjątkami, te zmiany są, że mają charakter wręcz kosmetyczny. Poprawę odnotowaliśmy w przypadku kredytów osób indywidualnych, co to kredyty mieszkaniowe oraz w przypadku oceny kredytów dla przedsiębiorstw. Są to głównie kredyty obrotowe. Natomiast biorąc pod uwagę rynek depozytowy, no tutaj już jest sytuacja nieco inna. Można powiedzieć, że to oprocentowanie o rynkach terminowych, które obserwujemy obecnie, nie zachęca konsumentów do wzmożonej aktywności na tym rynku. To głównie z tytułu tego obszaru ten wskaźnik ocen pozostaje na poziomie zbliżonym w stosunku do miesiąca poprzedniego. Aczkolwiek cały kontekst sytuacji zachęca do konsumpcji. Do konsumpcji, która w lipcu była wyższa w stosunku też do oczekiwanej i do przewidywanej. To wszystko widoczne jest również w przypadku aktywności konsumentów na rynku kredytowym. W tym przypadku ponad połowa placówek bankowych kontynuowała na rzecz w stosunku do miesiąca poprzedniego, zanotowała wzmożoną aktywność. Podobnie sytuacja się ma w przypadku rynku kredytów mieszkaniowych. Ten indeks dynamiczny również wypada stosunkowo korzystnie. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na wskaźnik wyprzedzający dla rynku kredytów gospodarstw domowych, który od początku roku, poza niewielkimi spadkami, jakie notowaliśmy w czerwcu, lipcu, obecnie osiągnął wartość 63 punkty. Jest to wartość wyższa o 11 punktów w stosunku do miesiąca poprzedniego i o 48 w stosunku do początku roku. Innymi słowy, proszę państwa, takie zmiany sytuacji z miesiąca na miesiąc, to tutaj można powiedzieć, że zmiany są naprawdę niewielkie. Jednak oceniając te zmiany w stosunku do początku roku, no, ta optyka wydaje się jednak troszeczkę inna, zdecydowanie bardziej optymistyczna, jeżeli taka wygląda z miesiąca na miesiąc. W przypadku kredytów podmiotów gospodarczych również przeważa optymizm, aczkolwiek ten optymizm jest bardziej stonowany. Tutaj około 1/3 badanych placówek bankowych informuje nas właśnie o wzroście zainteresowania podmiotów gospodarczych kredytami tak inwestycyjnymi, jak i obrotowymi, aczkolwiek ten optymizm, jak mówię, jest troszeczkę bardziej stonowany. Obecnie wskaźnik prognostyczny dla kredytów podmiotów gospodarczych wynosi 31 punktów, jest wyższy o 4 w stosunku do miesiąca poprzedniego i o 18 w stosunku do początku roku. Także tutaj też tylko tak narastający ten optymizm jest widoczny. Podkreślam narastający, ponieważ myślę, że już te czasy, kiedy to z miesiąca na miesiąc obserwowaliśmy duże wzrosty, no, przynajmniej na pewien okres nam
minęły. Depozyty gospodarstw domowych, tak jak wspomniałem, aktualne oprocentowanie lokat terminowych nie zachęca konsumentów do lokowania nadwyżek finansowych właśnie na lokatach terminowych. No nie zachęca również do migracji depozytów pomiędzy bankami. I tutaj obserwujemy, iż większość placówek bankowych wskazuje, że właśnie ta aktywność konsumentów indywidualnych na tym rynku zmalała w stosunku do miesiąca poprzedniego. Inny scenariusz znowuż jest w przypadku depozytów bieżących gospodarstw domowych, gdzie i przewidywania, i oceny są relatywnie korzystne. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na prognozę 6-miesięczną, gdzie to będzie prognoza wykraczająca poza miniony rok, gdzie to przewidywania dotyczące kredytów mieszkaniowych i kredytów konsumpcyjnych są korzystne. Ponad połowa placówek bankowych informuje nas o tym, że w tej perspektywie dłuższej ocenia zmiany na tych rynkach właśnie korzystnie. I znowu dla przeciwwagi ta tendencja dla lokat terminowych osób indywidualnych jest przeciwstawna. Tutaj 1/3 placówek informuje, że ta aktywność może spadać. Jeszcze pewien zjazd, proszę Państwa, wykonujemy z ostatnim stron komunikatu. Mamy prognozę 6-miesięczną sytuacji ekonomicznej kraju, gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Nawet wśród gospodarstw domowych w nastrojach społecznych nie obserwujemy poprawy. Wśród badań nastrojów wśród przedsiębiorców, również przedsiębiorstw jest bardzo umiarkowane. Tutaj mamy jakby taki zwiastun. Po raz pierwszy w tym roku opinie pozytywne przeważyły nad opiniami negatywnymi. To wprawdzie pierwszy pomiar, także zjawisko jakby do dalszej obserwacji. I jeszcze jedna informacja dotycząca kompetencji finansowych Polaków. Tutaj, proszę Państwa, wiele opinii i kroków w tym zakresie jest sformułowanych. W ocenie środowiska bankowego te kompetencje, wiedza, umiejętność korzystania z usług banków są oceniane jako średnie. To jest 2/3 takich opinii. 17% opinii, to jest więcej aniżeli przed rokiem. Są to opinie wskazujące, że są to kompetencje niskie. I jeszcze ostatni wskaźnik dotyczący ryzyka niezbędnych do roku. Otóż tutaj ta ocena jest bardziej optymistyczna aniżeli przed rokiem. W szczególności z 9-4 punktów spadło sobie wskaźnik, to ryzyko zdecydowanie wzrosło. Również mamy nieco mniejszą wskaźnik, że to ryzyko nieco wzrosło. Także ogólny obraz zostaje bardziej optymistyczny aniżeli przed rokiem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, tradycyjnie przy tego typu informacjach staram się na prognozy zebrane z 206 bankowców podać trochę konkretnych, twardych danych. I tak pragnę przypomnieć, że wartość kredytów klientowskich w przeciągu tego roku, jeśli porównamy koniec drugiego kwartału 2013 z końcem drugiego kwartału w roku 2012, ona wzrosła z kwoty 892 miliardy do kwoty 926 miliardów. To oznaczało wzrost około 4%. W tym dla gospodarstw domowych to było 2,3, a dla przedsiębiorstw 2,9 punktu procentowego. Gdy chodzi o gospodarstwa domowe, tutaj zasługę największą ma wzrost kredytów mieszkaniowych. Na koniec drugiego kwartału 2012 roku była to wielkość 319,6 miliarda złotych. Obecnie jest to wielkość 331 miliardów złotych. W części dotyczącej depozytów na koniec drugiego kwartału 2012 roku mieliśmy sumę depozytów lokowanych w sektorze bankowym wynoszącą 799,9 miliarda. Na koniec drugiego kwartału 2013 to jest kwota 857,7 miliarda złotych. W tym gospodarstwa domowe stanowiły następujące pozycje: 488 w roku ubiegłym, a obecnie 528 miliardów złotych. To oznaczało przyrost ogółem
o 7,2 punktu procentowego, z tym, że w gospodarstwach domowych 8,3, a w przypadku przedsiębiorstw 3,7 punktu procentowego. Chciałbym do tych informacji podanych przez pana doktora także podać ciekawą informację z innego źródła, a mianowicie w okresie styczeń, koniec lipca 2013 roku odnotowaliśmy ponad 4% przyrost liczby zapytań sięgnięcia po raporty dotyczące klientów konsumenckich do Biura Informacji Kredytowej. A to oznacza po prostu potwierdzenie tej pewnej tendencji, pewnego odradzania się zainteresowania kredytami konsumenckimi. To jest to uzupełnienie, a teraz poproszę pana prezesa Jacka.